chwilą. Jeden to jest bohaterów Pod powierzchnią. Powiedział mi, że już drugi sezon Pod powierzchnią się szykuje. Wirtualne media ogłosiły drugi sezon Pułapki. Pamiętam konferencję ramówkową na początku sierpnia, kiedy pan mówił, że to eksperyment. Czy już możemy ogłosić, że eksperyment się udał? Jeszcze może nie, poczekajmy, jak spadnie z anteny pierwszy odcinek Pod powierzchnią. Myślę, że generalnie ta zasada takich filmów w odcinkach i krótkich serii, 7-8 odcinków, pewnie wejdzie na stałe do naszego planu działania, dlatego że zobaczyliśmy, że widownia bardzo szybko się nudzi. I jak dostaje nową, teraz w połowie sezonu dostaje nowy serial. Tak miała być 13 odcinków tego samego projektu. Nowy serial, powinni być nasi widzowie z tego bardzo zadowoleni. Czy kolaudował pan już może 7 odcinek Pod powierzchnią? Nie, na razie jestem na 5. Jak? Świetnie. Nie ma tendencji spadkowej, jest tylko wzwyżkowa, jeśli chodzi o emocje. Bardzo często jest taka sytuacja, że seria, dwa dobre pierwsze odcinki, a potem tak sobie. Tu jest cały czas. Tu jest cały czas. Panie Edwardzie, to muszę podpytać teraz, bo też wirtualne media to jest nasz codzienny element prasówki. No i też oczywiście takim hasłem było 10 seriali, które teraz przygotowuje TVN. Jak pan może mieć oko na tak wielką ilość produkcji, która się szykuje? Wie pan, to taki zawód i mam bardzo duże grono współpracowników. Ja tutaj z tego serialu cieszę się najbardziej, że to nie jest produkcja zewnętrzna, tylko i Pułapka i Pod powierzchnią są produkowane przez zespół wychowanych w TVN-ie producentów. Młodzi, napowerowani, chętni do pracy. To fajnie, że takie seriale powstają. A mamy już w produkcji teraz chyba 4, więc to idzie non-stop. Filmy, seriale. To na sam koniec, bo ja czytam bardzo dużo komentarzy też na stronie fakt.pl, jak i czytelniczki piszą do nas listy. Czy możemy jeszcze liczyć na serial z główną rolą Agnieszki Dygant po raz kolejny? Bo widzowie chcą i pragną tego bardzo. Dyskutujemy nad tym. Ja się nigdy nie pożegnałem z taką myślą, że Agnieszka Dygant będzie główną gwiazdą serialu. Prace trwają. A widzi pan ją w jakiej roli ewentualnie? Nie, to jest, wie pan, no jesteśmy na etapie scenariusza, to trudno cokolwiek powiedzieć. Ja ciągle pamiętam, że serial Prawo Agaty był wielkim hitem naszej stacji. I to zawdzięczamy głównie Agnieszce. Czyli ma drzwi otwarte. Ma.